Zastanawiałem się tylko, kiedy w Kielcach, że w Kielcach, kiedy w Polsce będą takie komunikaty. Jedź prosto przez 388 km. To jest naprawdę nieprawdopodobne. Chociaż w Stanach wydaje mi się, że towarzysz podróży to jest istotna kwestia, bo tak samemu jechać, patrzeć tylko na tą drogę. Znaczy tu mamy w tył trzecią osobę, ale tak, USA, jak wygląda to? Można USA zobaczyć. Zawsze genialnie towarzyszy nam w podróży, mniej więcej w taki sposób. Nie jest bardzo natrętna. Takiego towarzysza mieć byłoby ciężko, nie? Znaczy jeden dzień, dwa dni by sobie człowiek poradził, ale tak na dłużej to jednak jest problem, już nie? Przydaje się taki gadatliwy kompan jak ja. Łysa, pończuszek, smaczniutki. Kolejny przystanek na rozprostowanie nóg. Dzisiaj mamy do przejechania 1000 km. Pokazuje nam tutaj, że będzie to trwało 9 godzin. Tak więc zajechaliśmy na taką szybką stację. Georgek postanowił zasilić się kawą z Dunkin' Donutsa. Wysoko przez ciebie jest oceniane? Lubię ich kawę. Lubi ich kawę. Ja się zasilam dobrym Red Bullem, Łysa się zasila pączkami Nesquikiem, tak więc tak, tutaj dietetycznie jedynie ja jestem, bo tutaj wszystko cukier, tu cukier, pączek był, a u mnie jest tylko bezcukrowy Red Bull, także samo zdrowie. W końcu mi się udało nagrać często spotykany widok, gościu jadący kamperem, który ciągnie za sobą osobówkę, tak żeby mógł sobie gdzieś pośmigać na ludzie po okolicy. Kolejna zrabka. Ile tym razem wygrałaś? 4 do 2. Czyli już ile wygrałaś łącznie? 50. No tyle samo, co teraz wygrałam. Czyli bierzesz następne 4? Tak. Dwie? No dobra. Bierzesz dwie następne? A ty, George, ile wygrałeś, przepraszam? Ile wygrałeś? Ja nie wygrałem. Namówiła mnie, żeby kupił i ten. Przejebałem. Czyli wygrałeś talon. Tak. Kolejny postój. Przeeksperymentowałem takiego miksa i są różne pretelki, chipsy. Różne inne rzeczy. No mniej więcej w smaku taki jak u nas, nic specjalnego. Ale no patrzymy co w Zaxbisie, bo dzisiaj dużo gniosła z tosty nie. No proponowałbym ci wziąć albo to na przykład. A sałatki są jakieś solidne? Różnica pomiędzy tym a tym, że to jest grillowane, to jest w panierce. Tu masz te takie stripsy, to masz, to jest bardzo dobre, to chicken finger sandwich, tak? Tak, to jest dobre. No to są generalnie dobre. Dobra. Łysa, co wziąłaś? Sałatkę. Damy radę, to ja nie biorę sałatki w takim razie. No to chicken. Tak, chicken finger. Chicken finger. Dobra, jest. Łysa sobie tutaj zaszalała. Dostała delikatną sałateczkę z małym piciem. Ja mam picie średnie, które wygląda jak wiadro. I co ciekawe, tutaj są rozmiary mały, średni, duży, ale można dolewać do oporu. Dla mnie jest to niezrozumiałe. George, to jak powiedziałem, wytłumaczyłem ci już to 10 razy i wytłumaczę po raz 11. Duże picie spoty, jak jesteś w podróży, co na podróży weźmiesz więcej. No ja wiem, no ale jak bierzesz małe, to możesz sobie 25 razy napełniać. No ale będziesz tu wracał? No nie. No to o co? Ale jest równa cena, no tego też nie rozumiem. Możesz przecież napełniać do bólu. No, tak na stacji benzynowej na przykład, wiesz, no jest... Nie dolejesz tego, no przecież to jest tylko tutaj działa. No tak, no ja wiem, że tutaj działa. Ja mam tu pewną lukę. O kurnia, 72 order, to ja. No nie mogę się pogodzić, bo ty zamówiłaś i masz więcej. Ja mam tylko takiego małego hamburgera i 4 frytki, a ty masz jakąś monstrualną sałatkę i coś. I przyszły, słuchajcie, takie coś musiałem zamówić, bo nie widziałem nigdy. Ogórki konserwowe w panierce. I smażone w głębokim oleju, i do tego jest dressing taki jakiś śmietanowy. Nawet o dziwo dobrze smakuje. To mi pewnie nie smakuje, bo ty ogórków nie lubisz. Dobre ogórki? No i George wziął takie 3 kanapeczki z fryteczkami, ale gdzieś coś jeszcze poleciał, czyli go chyba nie za bardzo. No i te wielkie picia, czy średnie według nas, a tutaj są średnie, ale według nas są wielkie. I to jest, mówisz, 0,7 litra? Chyba 0,7 litra.
No nic. Jest monstrualne. Na razie ogórki skostrowałem i są ok. Hamburger zaraz skakuje na testy. Wytestowałem, jak widzicie, dość skutecznie tego hamburgera. Nie jestem fanem hamburgerów z kurczaka, ale ten był wyjątkowo przyjemny. Możesz już gdzieś mój. O, łysa nie możesz już? To wiesz, zapłacone, nie może się zmarnować, wiesz o tym. George też opróżnił talerz i zeszliśmy sobie... Czy George wziął musztardę miodową? Która, jak się okazało, zarąbiście dobrze się komponuje z frytkami. Ogólnie jestem fanem musztardy miodowej, tylko w Polsce słaby wybór z tą musztardą jest. Jest, ale słabszy wybór. Słaby, no ja widziałem trzy gatunki. Zobaczmy. To się ma nazywa z gorczycą, tak? Nie, miodowa się nazywa po prostu. Tak? A ktoś mi pisał w komentarzach, że z gorczycą. Nie, no to ja widziałem taką miodową. Nie, jak się nazywa tej firmy takiej, co żeśmy kupowali? Devolai, czy jakąś tam aha. Coś tam? I była generalnie droga, bo była chyba po 17 zł, także jakaś taka była cena, wiesz, normalna musztarda była za 5, a ta była za 17. Ale była naprawdę niezła. Grupa bojowa, uderzeniowa dojechała na miejsce tym to pięknym wozem, Chryslerem 200. 5500 km, proszę Państwa, 5500 km, 15 stanów i ani jednego fotoradaru. Czy coś trzeba więcej powiedzieć? Ani jednego polującego na nas policjanta drogówki. Wszystko bez najmniejszych problemów. I dodatkowo jeszcze musimy zrobić podliczenie. Ciekaw jestem, ile nas waha kosztowała cała. Trzeba będzie zrobić taki... Podliczy się, nie? Ale było po prostu cudownie, zwiedzone, dużo, na szybko. I muszę przyznać, że Ameryka to jest naprawdę ogromny kraj. Nie można go... No tak jak ja trochę go nie doceniłem. Liczyłem, że to będzie... Że to będzie, wiesz, no mniejsze, ale to jest tak nieprawdopodobnie wielkie, że szok. Łysa, jak wyspana? Podobał się? Bardzo. No to dobrze. Pozdrów wszystkich. Pozdrawiam. Dzisiaj już ostatni dzień naszej amerykańskiej przygody. Georgik wybrał się do pracy. Podrzucił nas tutaj do centrum sklepowego. No i Łysa dzisiaj ma dzień zakupowy. Jest nastawiona na wykupienie całej Ameryki, ale nie wiem, czy się to wszystko zmieści do tego malutkiego plecaczka. Aczkolwiek zobaczymy, jakie tutaj panują obyczaje, czy są jakieś zniżki, czy jakieś dziwne przeceny i czy w ogóle w Ameryce jest tanie, jak to wszyscy mówią. Na razie jesteśmy w takim sklepie zwykłym, standardowym, bez jakichś specjalnych wyprzedaży. Później może do jakiegoś kolejnego zawitamy i zobaczymy, co tam się będzie działo. Bardzo fajny pomysł z ładowaniem. Dostępne co jakieś kilka metrów takie stacje do podładowania swojego sprzętu. Proszę bardzo, jest mój ulubiony samochód. Dostępny tutaj, jak widzicie, za od 72 tysięcy dolarów do 86. Stoiku akurat nie ma nikogo, żeby sobie tam w środku coś pogmerać, bo bym sobie z przyjemnością pogmerał. Jest podłączony, ładuje się elegancko. No. Samochód marzeń. Akcja śniadaniowa, przekąska. Wybraliśmy coś, czego żeśmy jeszcze nie jedli, bo sobie wszystko, co tutaj jest w okolicy, w tym food courcie, już było jedzone. A ja przywdziałem dzisiaj Get a Wrap. Razem z Łysą zresztą, która chciała zjeść wrap, ale zamówiła sobie bułkę z tego wszystkiego. Mamy kręcone, smaczne frytki. Ja mam takiego wrapa z, słuchajcie, tym indykiem. Muszę przyznać, że to jest tak nieprawdopodobna ilość żarcia, to jest chyba najważniejsza rzecz w Ameryce, to jest właśnie żarcie. Na każdym kroku jest po prostu żarcie w różnych kolorach, rozmiarach, smakach, wszystko co nam się zamarzy. Smutny będzie powrót do Polski, do naszej jednorodności jedzeniowej. Niestety w porównaniu z tym, co tutaj jest dostępne, to naprawdę u nas kiepsko to wygląda. Bardzo, bardzo, bardzo mizerny, znikomy wręcz można by powiedzieć wybór. Tak sobie tutaj chodzimy, patrzymy, jak to wygląda na przykład w sklepach takim, no jesteśmy... To jest odpowiednik czego naszego polskiego? Biedronki, Tesco, Lidla? No coś takiego, to jest supermarket. Supermarket, jak widzicie M&M'sy, to tutaj od razu trzeba kupić, nie wiem ile to jest, 42 uncje, to będzie ile? Z kilo?
Tu masz w gramach, no to tu masz kilo 20. Kilo 20 M&M's. No trudno tu być szczupłym. KitKaty. Ale to chodzi o to, że jest taka paczka. Są też mniejsze paczki. No ale wiesz, ale takich... Ta mniejsza paczka, no to wygląda tak, nie? A mniejsza paczka też jest kurna solidna. 350 gram. To u nas największa paczka jest mniejsza niż ta tutaj mała. A nie ma tutaj tego mocy.